Panie trenerze, pogoda nie pozwala za bardzo, żeby ćwiczyć na torze. Warunków chyba nie ma, to chłopaki przenieśli się do? Jak zawsze poza torem, teraz ćwiczymy aktualnie w piórze i przede wszystkim skupiamy się na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, to jest tak ogólnie powiedziane, ale koordynacja ruchowa, wytrzymałość, później w miesiącu grudniu też to powtórzymy. Od stycznia zaczniemy przygotowania już takie bardziej siłowe, pod koniec okresu przygotowawczego siłowe, ale wszystko będzie skupione do tego, aby jak najlepiej byli zawodnicy przygotowani, wszelkiego rodzaju ćwiczenia prowadzą instruktorzy też, ja również z zawodnikami i myślę, że to na tyle im pomoże, aby osiągać jeszcze lepsze rezultaty w przyszłym sezonie. No właśnie, bo laik mógłby pomyśleć, że no tam, co to takiego jeżdżenie motocyklem? Nieprawda. Nawet miałem takiego zawodnika, adepta, przepraszam, który po zjechaniu z toru miał tętno 205 na treningu. To jest może taki krótkotrwały wysiłek, ale bardzo intensywny i w przeciągu całego meczu może nie jest tych dużo wyścigów. Trzeba być maksymalnie skoncentrowanym, być wygimnastykowanym i mieć odpowiednie partie mięśniowe wzmocnione, aby jechać na najwyższym poziomie. Tutaj Bartek i koledzy na piłkach, ale chyba będą ergometry, rowerki, tak? Będą, wszystko będzie w swoim czasie. Będą też badania wydolnościowe przed zajęciami, przed tym, w tym okresie i później na koniec okresu i z tych badań będzie wynikało, kto jak się przykładał. Ale z tego, co widzę, obserwuję, to na pewno forma będzie zwyżkowa.